Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Matiz The DJ i witam was już w trzecim odcinku ze Skyrima. Czyli tak, zaczynając z krótkim wyjaśnieniem i też po dłuższej przerwie. Jak widzicie, tu sobie trochę przeeksplorowałem, żeby mieć chociaż podstawowe jakieś tam rzeczy i tak dalej. Tak samo kupiłem dwór nad jeziorem, bo wykonałem właśnie dla Jarla Falkret to zadanie, aby otrzymać ten dom. No i byłem akurat w drodze do wichrowego tronu, ale postanowiłem, że jednak zmienię plany, bo tak samo jak widzicie, tutaj mam zmienioną jakby zbroję i tak dalej. Jest to Mercenary Armor Gauntlet. Niestety jeszcze butów nie mam, buty mam bosmerskie. No i hełm oczywiście danguardowy, bo jest najlepszy. Natomiast teraz chciałbym się zobaczyć, co my tu mamy. O! Nie, to. I to by było na tyle. Czyli udajemy się do Smoczej Przystani i potem będziemy już lecieli razem z... no, jak jej było? Irilet na smoka pierwszego, którego ubijemy. Myślę, że walniemy to akurat tak, by nam się udało w 30 minut. Bo wiem, że niektórzy z was nie lubią takich długich 40, no ale takie początkowe musiały być. Natomiast teraz już się to zmieni, będą krótsze. Przynajmniej się tak postaram. A też pamiętajcie, że będą inne gry, w które też będę chciał zagrać i wam pokazać, chociaż ich trochę. Ewentualnie mogę wrócić do streamingu. Ale to też jeszcze zobaczymy. I ogólnie też zdobyłem sporo broni nowych, właśnie typu ten Eleven Bow, Glass Battle Axe, Noldor, to jest elfów akurat. Tak samo ten sobie wykraftowałem, Valiant Nord Bow. Też mam Tribunal Mask, które sam zdobyłem. No i tutaj też mam różne rzeczy, które muszę sobie poddawać po prostu do domku i tak dalej. Zdobyłem też latarnię Meridi, jak sobie chodziłem po tych różnych miejscach wokół Falkret, więc też bardzo fajnie mi się to zwiedzało, szczególnie z Lidłogonem. Polecam jako towarzysza rozmów. A tak, to idziemy oddać kościka. Tylko... A, dobra, on jest tam. Natomiast chciałbym przynajmniej dorobić się, bo już mam który level? 17, też właśnie ostro podtrenowałem. Kowalstwo jest na dosyć wysokim poziomie. Broń jednoręczna też. Łucznictwo tak samo, lekki pancerz też. Będę chciał bardziej w skradanie może pójść jeszcze oraz otwieranie zamków. Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Może nawet pochodzi z czasów tuż po Smoczej Wojnie. Jeśli tak, korzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. Dobrze. Cieszę się, że robisz postęp. Zależy na konkretnych odpowiedziach. O, nie bój się. Sam Jarl zainteresował się wreszcie tematem, więc będę w stanie poświęcić większość swego czasu. Czas ucieka, Farengarze. Nie zapominaj o tym. To nie jest pytanie teoretyczne. Smoki powróciły. Tak, tak. Chodzi mi o bardziej tą. No, to sobie. Walnijmy. Choć szansa zobaczenia smoka na żywo byłaby niezmiernie cenna. Pozwól Masz gościa? Teraz, że pokażę ci jeszcze coś, co znalazłem. Bardzo intrygujące. Myślę, że twoi pracodawcy także mogą być zaciekawieni. A, tak, to znowu ty. Wracasz z czarnych... O, zboczy kamień z czarnych głazu. Chyba na... w tym miejscu kończy... Moja... A więc twoje imię okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało ci się przynieść to z... O, właśnie, ja mam takie pytanie. Strój? Nie, bo teraz mnie tak naszło. Tak siedzę cicho, bo chcę, żebyście chociaż trochę wysłuchali tych. Głazu? Natomiast... Aha. Przyślij mi kopię, kiedy już to rozszyfrujesz. Arengar, musimy iść i opodal dostrzeżono smoka. A
ty chodź z nami. Spok, ależ to interesujące. Zajebiście. Będę się iskał z nim, kurwa. Ech. Ale fajnie wygląda ta maska. Śmiesznie wygląda. Dobra. Zakładamy to i lecimy. Ojejejejej. No jak już mówiłem w odcinku informacyjnym, przepraszam, po prostu nie miałem czasu. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, syn. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czas. Idź z Irid. Udało ci się przetrwać w Hel, ale nie za... W dowód uznania przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Skórzany karwaszek, kurwa. No tego się nie spodziewałem, że mi da. No super, tylko że dwuręcznej, a ja akurat rzadko używam teraz tej dwuręcznej. I lecimy dalej. O! Ciemność tak trochę, dobra, to sobie poczekamy. Ale tak jak już mówiłem w odcinku informacyjnym, że przepraszam was, po prostu taki wyszedł mi tydzień i nic nie poradzę na to. Natomiast teraz nagrywam i postaram się wrzucić tak, żeby było po prostu na 10. Czyli zwyczajowo. Dobra, no już się przeteleportujemy do tego i potem sobie podejdziemy. W owym czasie... No dzięki. To jest mój chyba, no nie? Tak. W końcu mi ja. I ciśniem na Szczecin. No i myślę, że sobie oddamy tego i potem byśmy polecieli jeszcze na jakieś tam obozowisko gigantów i byśmy zakończyli. Nie widzę, ale wygląda na to, że był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. Natomiast od razu chciałem wam powiedzieć, że nie używam tego Valiant Notebook, bo jest troszeczkę jak dla mnie za mocny. Bardziej lubię używać tego Eleven. Boa. 33, a ile on ma? 34. No, byśmy powiedzieli, że ten jest trochę gorszy. I sprawdzić, czy ten smog wciąga. Zachodnia wieża strażnicza. Nie, wraca. Ciągle tu jest. Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. No, Thor, nawiązanie do mitologii nordyckiej, dziękuję. O kurwa. Akurat muszą mi pisać, kiedy nagrywam, no ja pierdolę. Jo pierdzile. Przecież on tak nigdy nie latał. Dziwnie. No ładnie. Czy mi się wydaje... A nie, on jest tylko tak zabarwiony od krwi. Wow! Kurwa!
Pizgaj się. Dobra, ja jednak może lepiej zejdę. Dobra. Gdzie on jest? Broń. I ciśniemy. Wow. Łaza. Szkoda. Do uwagi. Co to było? Okej. Leczmy się. A, no tak, bo one nic nie ważą. Jej. Oj, jak mi przykro, ktoś umarł. No, to fajnie. I po smoczku. Dziękuję. Dział, krzyki w menu magii pozwala ci wyposażyć się w krzyk nieugiętej siły. Jeja. No? Ktoś chce podejść, porozmawiać? Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś smutnym dziecięciem. Uż ty w mordzie. Dragon Ball? What do you mean? Skyrim żyły smoki. Smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Może masz rację. Spróbuj krzyk, jeśli wierzyć starym legendom. Jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. No to co, lecimy. Tylko że ja muszę najpierw tu. I okej. Ech. W sumie na koniu wjadę. A co? Kto mi zabroni? Tylko gdzie ja mam ten... O, żeby ładnie tak wjechać. Już tu? To się nie spodziewałem. Zawsze walili jakoś tam później. Valenden? Who is this fucking? Who is this? What? What the fuck? Kto tu kurwa był? Say what? Nie mam pytań. Kurwa, zdziwienie na dzisiaj. Ktoś mnie atakuje. Dobra, w sumie dobra, ona sobie tu już. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się to? Chcę to i to. No. No to mam jako jedyny, więc. Retoryka. Bosmer. To sobie zostawiamy. To chcę sprzedać. I to mogę sobie zostawić, bo walczyć jako wiecie. I to się zastanawiam. Ja to sobie zostawię też. O, jak widzicie, trochę mam dużo złota, bo też sobie posprzedawałem sporo jakichś tam gówien, które znalazłem podczas podróży. Więc jest kasa. Jest kaca i trzyma się kutasa.
No i to jest właśnie głupie, że te Bosmer Reinforcement Gauntlets, które naprawdę świetnie wyglądają dla mnie, są kurna ciężkim pancerzem. No serio. W sumie to mogę sobie kupić. No nie. Chociaż nie. I dziękuję. Strój, bo ja wiem, że ja mam coś takiego jak Northern Chest and Vest. Natomiast ja tego bym nie chciał. Bardziej właśnie mi odpowiada ten... O. Do you take me for a fool? All front? She is Snape. It still smells of that dumber. What? Oh my fucking god. To ma? To nawet jest bardzo ładne. To sobie dam ten, dam... jakiejś kolesiówie, z którą tam może będę kiedyś miał romansik albo coś. Czy może nie romansik, ale bardziej tej, którą sobie wybiorę za żonę i będzie moją towarzyszką. Albo po prostu jakąś kolesiówę. Jej, zabiłem smoka, skurwa, z tym nazwisko, ja pierdolę. Też mi napiszcie... Też mi napiszcie, czy chcielibyście coś... Dobra, zamknij ryja w końcu. Czy chcielibyście coś z takiej serii, że sobie gram z kolegą na przykład i rozmawiamy tam na różne tematy. Typu, nie wiem, Battlefield na wesoło i taka jedna runda, powiedzmy. Albo jakieś ciekawsze momenty, po prostu ciekawsze rozmowy wyjęte z, po prostu z rozgrywki i tyle. To sobie zostawię. I to. Kurde, coś mi dzisiaj gardło tak wysiada. No ale nic nie mówię. To zawsze sprzedaję wszystko, bo to jest niepotrzebne. Tutaj w sumie coś chciałem, nie, chyba stąd nic. Okej, okay, to letemy. A ty masz coś w ogóle... A jeśli chodzi o strój, czy ty masz coś ciekawego? A nie, bo ja już się sprawdzałem, no tak, ty nie masz nic. Ale miksturki. Dobra, jebać magię kupiłem. Zwoje, no to tobie dam. Oczywiście pociąg musi kuźwa zaotknę. Nie, raczej ty nic ciekawego nie masz, tak samo w tym. Nie no, ewentualnie lockpiki się przydadzą. I to tyle. Dobrze, to umrzyj. A, i też chciałem powiedzieć, że... wystąpił taki mały jeden problem. Znaczy może nie problem, a bug. Tylko nie wiem, czy on się teraz naprawił. Bo... kiedy chciałem wejść do kotła Arkadii, okazało się, że to jest jakby... są tylko drzwi. I teraz pytanie, czy to nadal bym... Tak. No to przykro mi, ja nie mogę wchodzić do kotła Arkadii. Sorry, Gregory. A, i teraz jeszcze pytanie, wejdę do tego. No nie mówcie mi, że... Dobra, czyli najprawdopodobniej będziemy musieli się przynosić tutaj kokiem. Znaczy kokiem, chodzi o to, że... kok i na przykład tam quad smoke czy inne takie rzeczy. Aha, bo znowu się zrobiło coś, kurde. Nie lubię takiego, no, nie lubię takich rzeczy. Bo znowu się coś spieprzyło z NPC-ami. I to mnie wkurza. Nie wiem, czy to jest przez to, że to jest Open City, czy... Ajajajajaj. Tyle problemów. Tyle niepotrzebnych problemów. Ale o co ci chodzi? Jezu! Kurwa! Illilet! Co ty? Ja pierdolę! Co jej się... stało? Ja pierdzielę! Co jej odwaliło?
kurde! What the fuck? O, że jeszcze będę musiał wczytywać save'a, okej. Najprawdopodobniej nie, no bo... Open City wątpię. NPC nie mam żadnego, no to... Znaczy Open City, jakieś tam... Nie wiem, co się mogło stać. Naprawdę. Kurde. No bo mnie nawet strażnicy nie atakują. A ten tu leży? No to spróbuję... Przepraszam, że tak użyję. Nie, to się pisało inaczej. No i kurwa się chce bić. No czemu? No kurna! Nie wiem, co jest z nim. Coś się grzech was znowu popierdoliło. No i widzicie, kurwa, nienawidzę czegoś takiego, no. Rolnicy podliczają mnie podwójnie za to, co sprzedają. To teraz pytanie znowu. O, a teraz mogę! Ale tutaj raczej kocioł Arkadii... Nie, też mogę. Nie wiem, będę musiał sobie sprawdzić. Ale czemu mnie Irilet w ogóle zaatakował? Tego nie umiem zrozumieć. To mnie zastanawia. Bo nie mam żadnego moda, żeby, wiecie, rozwalał po prostu całą tą grę. Nie mam. No to czemu chcę to aż tak bardzo mi to rozwalić? Kurde. Nie no, bo teraz mam gwostkę. Sorry, ale jeżeli teraz mnie jeszcze Jarl będzie... A w sumie... Na wszelkie W, szybki zapis. Jak teraz mnie jeszcze Jarl, czy ktokolwiek z jego otoczenia będzie napierdalał, to się wkurzę. No, jest spokój. Nie pokazują się żadne czerwone kropki. Jest okej. Okay. What? Wy mi to wytłumaczcie! What the fuck? Kurwa... What? Ochuj. Ej, zostawcie mnie. To już koniec. Ale ja się poddaję. Jau! Chyba nie jesteś smoczym dziecięciem z Lego, prawda? I zobaczymy teraz. Bo kuźwa nie wierzę w to, no nie? Co tu się w ogóle odjebało? Kurwa! Nie wierzę, no nie? Ja po prostu nie wierzę w to, co się teraz odwaliło. To będzie kurwa moment odcinka. I teraz najlepsze będzie, podejdę, kurwa, znowu mnie zaatakują. Tak?
czy nie? O, nie atakują, dobrze jest. I co się stało w strażniku? Był tam smok? Nie ma co, ale musi być w tym coś więcej. Smocze dzieci, więc to prawda. Mistrzowie drogi głosu. Podobno smocze dzieci... Powiem tak, ja kuźwa nie mam pytań dzisiaj już. ...koncentrowania, jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, to uczyć cię korzystania. Smocze dzieci, korzystając z mojego... Przydzielam ci, powiadomię te... Smocze dzieci, oznacz ty... Dobra, co dostałem? Ja! Dzięki, ziomuś! Mam lepsze! Farengara zrobiłem, ups. No cóż. Ze mną rozmawiać? Po tym wszystkim? Why are you still here? Po tym wszystkim. Mój kuzyn walczy ze smokami. Potrzebujesz czegoś? Mam na ciebie oko. Dzięki, mała. No to co? Jeszcze sobie załatwiamy coś może na prutym drankszerze i... Lecimy! Drunken Huntsman. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Spoko, ziomuś. A ty w ogóle, bo tu jest chyba, no? Ostrzy cień, cisza i śmierć. Oto moje talenty. Ach, krewniak, moje serce raduje się. Twoje łowieckie potrzeby. Witaj przyjaciół. Rozejrzyj się. Take a look. Hunting bow, kurwa, 4. To mam za mało. 25-30? Ale chyba ten mój ma 34-25, no. Ile? No dobra, zawsze to trochę więcej ten. A strój? Bosmer Bracers. Bosmer Reinforcement Hooded Helmet. Nie. Nie. O! I to mi się przyda. Czyli mogę ze stroju sprzedać te buty. I tutaj tak naprawdę oręsztana, bo to jest głupie. Kolejny bar. No stary. Dałeś mi najlepsze buty kolejne. Kurde, tylko teraz hełm jakiś muszę sobie wyczasnąć skądś. Z przyjemnością ci pomogę, jeśli chcesz coś kupić. Nie, ale tamten kolor akurat mi się strasznie podoba. Znaczy ma fajne teksty. Wiecie, chodzi mi głównie o teksty. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Niego. Natomiast teraz tak, czy to by było w skórzanych? Wow. Ancestral Shadow. To teraz pytanie, czy będzie Gold Master? Mogę nawet zrobić. Ja pierdolę. Ja tego nie wiedziałem. Oh shit. Właśnie. Tu ma 53, a chyba mój armor ma tam 50 ileś coś. Znaczy 54 czy coś. Somerset... Po raz pierwszy słyszę o czymś takim? I jest dosyć tanie i chcę to zobaczyć. No, Tsun też jest bardzo fajnym marmorem, ale... Ty, to gdzie to może być w tym... O Jezu, no mi się, kurwa... No oczywiście, ja pierdolę.
No. Przepraszam bardzo was jeszcze raz. Kurwa, bo nie umieją zachować tego jebanego kundla. To fajnie bym powiedział, w ogóle tutaj tego nie ma. No, bo tu mogę Night Engine. Chociaż może być w tych. No. Przeto. Jak to kotleto. Einhard, Falkred, Heavy, High, Hand, Light. O! Aha! Tu nie ma tego? LOL, to się zdziwiłem, że nie ma ten. Czy kurde nie ma tego? Huda albo czegośkolwiek chociaż? Ja jestem zdziwiony, naprawdę. Natomiast chciałem zobaczyć ten Somerset. No i co? No i kurwa gówno. No i wygląda tak jak wygląda. No i? Nic ciekawego bym powiedział. Nie wiem. To tylko do sprzedania leci. No. Czy lepiej się chronić? To nie, ale to. Na jakiejś debie. A wy macie coś w ogóle? Ale ja to i tak słabsze. Zarządcą w Smoczej Przystani. Dobrze, no to ja chciałbym z wami się pożegnać. Tylko jeszcze jedną rzecz założę, bo oczywiście pewnie zdjąłem. Albo to sprzedałem. Jep, ja to sprzedałem. Dobra, trudno. Więc tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie. Klikajcie dzwoneczek, żeby dostawać najnowsze informacje z kanału. I widzimy się w następnym, czwartym odcinku z Skyrima. Więc cześć, siemaneczko. Z tej strony mówił Matty the DJ.